Witam wszystkich ponownie. Co dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie siedzenie. Przy okazji też pochwalę się nową stopką, przyszła. Jakość wykonania jest naprawdę fajna. Same spawy są naprawdę ładnie wykonane. Nie ma to jakichś tam glutków. Jedyne do czego można się doczepić, to do malowania jest takie typowo na szybko. Mi to nie przeszkadza, bo to i tak będzie malowane na czerwono, więc to i tak pójdzie albo do piaskowania, albo przynajmniej będzie mocno szlifnięte. Teraz tak, pokrowiec mam, wiostrze, wiostrze. Już na gąbce, gąbkę musiałem sobie dociąć, zaraz pokażę o co chodzi. W sumie gąbka była o tyle za duża, więc trzeba ją było przyciąć. Lekko i tutaj porobić ukosy, to jeszcze będzie naciągnięte, więc powinno się ładniej ułożyć. No zobaczymy. I co? Nie wiem, prawdopodobnie tu jeszcze będę wycinał to przetłoczenie, ale to zobaczymy w sumie. Czym dzisiaj się zajmę? Moją super ekstra blachą. Jak widać jest ona obgryziona dość mocno. Plus do tego tutaj były pęknięcia, które już sobie wyklepałem, więc to sobie po prostu będę mógł obspawać, żeby miało to ręce i nogi. Z takich miejsc mam tutaj sporą korozję. Tutaj jest korozja, więc ten kawałek będzie wymieniony. Oraz tu cały po długości, po prostu wytnę to. I z półtorówki wspawam, obszlifuję. I wsio, no i pomaluję tak. No i siedzenie będzie do montażu. I w sumie w komarku zostanie montaż linek i przejażdżka. Zobaczymy co, jak, czy nie będzie jakichś poprawek. Są tutaj oczywiście jakieś tam dziurki, jak widać. Będę musiał to pozaspawywać. Mówię, no blacha no najzdrowsza nie jest, ale jak na moje 75 kilo no będzie wystarczająca. W przyszłości może się pomyśli nad czymś nowym do komara, ale na razie ratujemy to. Powycinane już mam. Mam też przygotowany pasek. Także co, powoli zaczynam spawać. Najpierw wyspawam tą dłuższą część. Potem sobie tutaj obspawam te całe reszki. Spawać będę migomatem. No i co, no i zobaczymy jak to wyjdzie. Pierwsza część w sumie usmarkana. Niestety trzeba było to punktowo ciągnąć, bo za cienka ogólnie blacha jest, żeby jechać to z spawem ciągłym. No ale jak widać jest ok, profil jest w miarę zachowany, nie pościągało tego. Teraz co? Teraz tak, tutaj obetnę, dosztukuję tą stronę. No i będę zasuwał drugą. Tak, tu jeszcze mam do pospawania te miejsca, które były popękane, ale to już pod sam koniec. I tutaj jak widać te dziurki zaraz jeszcze połapię, tak żeby ich nie było. Obszlifuję wszystko, no i będzie trzeba pomalować to po prostu. Także szybka robota. No i mam pospawane. Jak to wygląda? Tu ogólnie się bardzo ciężko spawało, bo ta blacha stara jakoś tak mizernie się spawa. Teraz to trzeba będzie to obszlifować. Tak, żeby tego po prostu nie było widać pod skajką, żeby to miało ręce i nogi. No ale to już sobie zrobię później. Tu jeszcze mam kopkę, z tego względu, że tu był kawałek pęknięty, więc sobie po prostu dospawałem go, jutro to obrobię, obszlifuję, dam. I tak to miało pójść do galwanizy, więc pójdzie do galwanizy i będzie wyglądało normalnie, tak? Po prostu to mi wypadało, nie chciałem tego zgubić. Czyli cóż, po szlifowaniu zostanie to pomalowane, a po malowaniu naciągnę skajkę. Jak widać, mam już poszlifowane. Tutaj zostało mi w środku jeszcze dremelkiem trochę obkosić. No i tutaj. I będzie już zrobione. Więc to na bok. Jeżeli chodzi o siedzisko, wygląda to tak. Czyli tu jest obszlifowane. Tak wygląda zagruntowane.
A tu już mamy pomalowaną. I cóż, no teraz pobawię się w tapicera, czyli tutaj do blachy przykleję gąbkę, potem naciągnę skajkę, pomogę sobie tutaj stołem, czyli te ściskami złapię, tak żeby tą gąbkę lekko wcisnąć, będzie mi łatwiej ponaciągać tą skajkę. Co jeszcze? Tutaj te ranty, żeby trochę skajka miała lżej, ponieważ są one jednak trochę, powiedzmy, że cienkie. Obkleję taśmą, tak żeby po prostu nie nacinały mi skajki, jak będę naciągał. Dobra, biorę się dalej za robotę. No i okej, tutaj wycięte już pod to przetłoczenie mam. Przyklejam gąbkę, lekko ją dociskam, tak żeby dobrze zapała. No i będę naciągał skajkę, tak? Tak jak mówiłem, tutaj sobie jeszcze po krawędzi dam taśmę izolacyjną, żeby po prostu trochę osłonić tą skajeczkę. No i wszystko, i będzie siedzenie zrobione, tak? Jak to wyszło? No tak, to wyszło. Dobra, kleję. Gąbka mi się, jak widać, przykleja. Więc zostawiam to na jakiś czas, żeby mi klej mocno załapał. I będzie tapicerowania. Siedzenie już w sumie jakoś wygląda. Teraz tak, tutaj oczywiście muszę to trochę jeszcze ukształtować gąbeczką, ale nie ma tragedii. Teraz co mniej więcej mam prosto już tutaj skajkę na blaszę, więc jak tylko tutaj sobie poradzę też trochę z gąbką, tak żeby mi to ładnie to w sumie będzie więcej tak. Tutaj z przodem będzie trzeba trochę powalczyć. Jak już będzie wszystko ok, to wtedy z tymi ściskami docisnę sobie na dół. Ponaciągam jeszcze skajkę, tak żeby można było tutaj dognieść te blaszki. No i w sumie wszystko. Nie będę tutaj kleił tak, jak kleiłem w łezce, bo trochę inaczej się to robi. Tu jeszcze oczywiście dam taśmę, której jeszcze nie ma. No ale mniej więcej tak to będzie wyglądało. No oczywiście jeszcze trochę bardziej ponaciągane, nie? Dobra, biorę się za robotę, zaraz pokazuję, jak to wyszło. I tak oto wyszła ma kanapa do komara. Ona się jeszcze trochę ułoży, tak samo jak włoska. Jest pozaciskane. Tutaj jeszcze prawdopodobnie wezmę klej, który miałem do tapicerki, ten, który podklejam w łezkę, i w sumie tak go przykleję tak jak w łezce. No ale siedzenie jest gotowe, można zakładać na komara. Dzisiaj krótki odcinek, bo na dzisiaj to już koniec. Dalsze prace, jestem w trakcie zdobywania licznika, więc jak zdobędę licznik, też będzie jakiś tam szybki montaż. Muszę jeszcze tylko założyć linkę od biegów oraz chcę zrobić z linką od sprzęgła, z tego względu, że zakładając ten dźwigienkę, która dociska nam sprzęgło, rozłącza, niestety trochę powinno być... A, pokażę, o co chodzi. Ogólnie prawdopodobnie będę musiał ściągnąć dekielek od strony sprzęgła i przestawić po prostu dźwigienkę sterującą sprzęgłem, bo brakuje mi linki. Tak to jest, jak się silnik składa na stole i nie pamięta o pewnych rzeczach. No cóż, no będę musiał to po prostu zrobić, tak? No i wszystko. Mam jeszcze tłumik, który muszę lekko przepolerować, bo ten, który teraz jest cały pordzewiały.
Mam trochę lepszy, ewentualnie jak zdążę jeszcze, to jak zdążę. Może jeszcze zamówię po prostu nowy, zobaczymy jak ten po polerowaniu będzie się prezentował. No zobaczymy, wszystko w kolejnym odcinku będzie. Także dzięki dzisiaj za uwagę. Pozdrawiam, cześć.